szukam pracy po prostu, bo nudzi mi się. Jestem na emeryturze, mam trochę wolnego czasu. Musiałam się zorientować, z czego mogę tu skorzystać. Mam jeszcze na tyle siły i chęci, że może coś takiego znajdę, co mnie zainteresuje. 120 tysięcy mieszkanek mieszkańców Gdańska to są seniorzy, także w tej chwili to jest ponad 25% mieszkańców naszego miasta. I bardzo istotne jest to, żebyśmy znaleźli dla nich taką ofertę, żeby ten wiek emerytalny nie był takim momentem, kiedy oni zaprzestają swoich aktywności, czy to zawodowych, czy społecznych, czy w różnego rodzaju aktywności właśnie w przestrzeni publicznej. Chodzi o to, żeby promować wszelką aktywność i nie wskazujemy konkretnie jaką, bo to sobie musi każdy senior wybrać we własnym zakresie. A my chcemy tutaj jeszcze dołożyć coś innego, czego jeszcze nikt, żadne miasto nie robiło w Polsce. Chcemy zaproponować seniorom pracę na pół etatu. Poszukujemy do pracy w tej chwili magistrów farmacji, techników farmaceutycznych oraz pomocy aptecznej. Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób w każdym wieku, w tym również seniorów. Kierujemy tę ofertę nie tylko do magistrów farmacji, ale także do osób w charakterze pomocy aptecznej i głównie w naszych aptekach są to osoby właśnie senior, czyli osoby w wieku 60+. Grafik jest elastyczny. Poszukujemy sprzedawców na stację paliw BP. Nie ma znaczenia wiek dla nas. Szukamy nie tylko na cały etat, ale też na 3/4, 1/2, 1/4 etatu. Umowa o pracę. Mamy tutaj bardzo wielu pracodawców, którzy przyszli z ofertami pracy, więc jeśli ktoś uważa, że ma za niską emeryturę, a ma jeszcze trochę zdrowia i chęci i możliwości, żeby popracować, to tutaj jest taka możliwość. Ale nie tylko tu, bo mamy w Gdańsku jedyne w Polsce centrum pracy dla seniorek i seniorów, gdzie codziennie możemy zaproponować pracę właśnie dla seniorek i seniorów. Na miejscu są doradcy zawodowi, którzy doradzą, gdzie aktualnie można podjąć pracę dedykowaną osobom dojrzałym. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdańsk znalazłam informację, że jest taki program aktywizacji seniorów i zgłosiłam się po prostu do Urzędu Pracy. Zarejestrowałam się jako bezrobotny emeryt, po czym Urząd Pracy znalazł mi pracę właśnie w Filharmonii, więc jeżeli ktoś chce pracować, chce się realizować i jeszcze być aktywnym cały czas życiowo, nie tylko być w domu na emeryturze, to polecam. Oprócz ofert pracy oferujemy bezpłatne warsztaty rozwoju osobistego w Centrum Rozwoju Talentów oraz informujemy o wydarzeniach, ciekawych wydarzeniach w naszym mieście. Tutaj są różne strefy aktywności, jest strefa zawodowa, są strefy zdrowego stylu życia, można przyjść bezpłatnie się przebadać, kilkadziesiąt badań bezpłatnych. Mamy również porady specjalistów, dietetyków, ale są też notariusze, bo mogą niektórych interesować testamenty, spadki, darowizny, więc no jest naprawdę szeroka paleta zainteresowań. Pomysł cieszy się ogromnym powodzeniem i mamy tu bardzo chętnych, bardzo dużo chętnych, przychodzą do nas. Jesteśmy już tutaj drugi rok z rzędu, więc my czeszemy, koleżanki makijażystki wykonują makijaże, wizaże. No a seniorko możemy poprawić humor, żeby czuły się fantastycznie w tak ważnym dniu dla nich. Piękne fryzury są przy tym, prawda? Bo to rączka jest już wyuczona. Przyjechałem specjalnie, żeby zobaczyć targi aktywności zawodowej seniorów, dlatego że słyszałem, że jest to impreza, która w tamtym roku przyciągnęła ponad 8 tysięcy seniorów gdańskich, no i w ogóle z Trójmiasta, więc chciałem zobaczyć, jak to wygląda. My bardzo dbamy w Warszawie o seniorów, staramy się aktywizować ich również zawodowo. Wiem, że to jest także jeden z celów tych targów. Także będę się rozglądał, będę podpatrywał, być może też zastosujemy takie rozwiązanie i taki pomysł w Warszawie. Jeden tak na harmonii zajmowania trzeba tańczyć, trzeba się dać harmonii, dźwigana się, trzeba się dać.